Bardzo dziękuję za zaproszenie i za wszystkie komplementy. Cokolwiek by tam padło w kuluarach. Mam mówić o objawieniu w Akicie i chciałbym podziękować tym, którzy mnie zaprosili z tym tematem, bo przez kilka ostatnich dni zacząłem siedzieć nad tym wątkiem, który niby znam od lat. I powiem wam, że odkryłem kilka rzeczy, które uważam, że należy wziąć bardzo pod uwagę i powiedzieć, Akita wbrew temu, co się wielu ludziom wydaje, jest raz kontrowersyjna, a dwa niezwykle ważna. I stąd dobrze, że o tym kilka słów usłyszycie. Ale najpierw zapytam, jak ktoś jest odważny, jak w szkole, to niech rękę podnosi, a jak nie, to może wstać. Czy ktoś słyszał w ogóle o takim haśle jak Akita? Jest to wam znane? A czy ktoś wie, w którym to było roku? No dobrze, w którym to było wieku? W 73 roku. No to blisko, to dobrze. Strzeliliśmy w to tarczy i trafiliśmy. Czy wiecie, jakie jest główne przesłanie Akity? Co Matka Boża tam mówiła? Nie wiecie? Zwykle jak rozmawiam z ludźmi o objawieniach i pada hasło Akita, natychmiast ktoś wyskakuje z takim cytatem. Kardynałowie powstaną przeciwko kardynałom, a biskupi przeciwko biskupom. Nadchodzi straszliwy kryzys Kościoła. I zwykle się o tym mówi, no bo to jest sensacyjne. A nasza pierwsza taka cecha, nawet kiedy zajmujemy się sprawami Bożymi, to to, że zaczynamy najpierw pytać, a co tam ciekawego? Jak wam powiem, wiecie co, zapraszam was na spotkanie o Akicie, które jest straszliwie nudna. Kto z was przyjdzie? Jak nawet dla mnie? Nieciekawa? Jak powiem, Akita jest super przesłaniem, to powiecie, to o czym? Co tam jest takiego ciekawego? Kryterium fałszywe, bo niekoniecznie to, co jest w objawieniach, jak na przykład w Fatimie ciekawe, jest najważniejsze. Najmniej ciekawe rzeczy w Fatimie były dla Matki Bożej najbardziej istotne i stąd Fatima, która jest tak popularna w świecie, szczególnie w Polsce, wbrew pozorom, uderzmy się w piersi, wcale nie jest znana. Znamy warstwę tą spektakularną, interesującą, ciekawą, fascynującą, cuda, tajemnice. Ale to nie jest wcale rdzeń orędzia. Podobnie jest z Akitą. Zacznę od tego, że objawienie jest bardzo dziwne, ponieważ wizjonerka jest bardzo dziwna. Nazywa się podczas chrztu, mając lat 31, dopiero się ochrzciła, bo była z rodziny buddyjskiej, przyjęła imię Agnes, czyli Agnieszka, ale nazywała się Katsuko Sasagawa. Od samego urodzenia wciąż wątła, słaba, chorowita, wymagająca opieki swoich rodziców i starszego rodzeństwa, a jednocześnie, może to było Matce Bożej potrzebne, mająca straszliwie silny charakter. I mimo swoich słabości, nieustannych chorób, szła do przodu. Możemy ją za to podziwiać. Mając lat 19, miała operację wyrostka robaczkowego. Zdawałoby się rzecz rutynowa. Też miałem. Zjadłem za dużo pączków, jak byłem w 7 klasie. Od tej pory nie bardzo lubię pączki, bo się przejadłem. Nie zostałem, tak jak Sasagawa, sparaliżowany przez złe znieczulenie. Przez następnych 10 lat ta dziewczyna była sparaliżowana i została uzdrowiona. Pierwszy sygnał nadprzyrodzony, związany z objawieniami, przez wodę z Lourdes. Opiekowała się niejako jakaś siostra zakonna, która widząc, że nic nie pomaga, powiedziała, a czemu nie spróbować czegoś stamtąd? I dała prawie 30-letniej kobiecie Sasagawie wodę z Lourdes. Wyzdrowiała. Uznała, że jest tym jakiś Boży znak. Mając lat 31 przyjęła chrzest. Ale jak się potem za chwilę okaże, wcale nie była do końca obeznana z wiedzą na temat Pana Boga i Kościoła. Ponieważ
Może tak jest, jak człowiek przyjmuje chrzest w wieku dojrzałym, traktuje go poważniej niż my, którzy przyjęliśmy go w bardzo, 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 bardzo młodym wieku. I gdybym was znowu zapytał, ręka do góry, kto zna swoją datę chrztu? O, aż 3, 4. Ręka do góry, kto zna swoją datę urodzin? Widzicie? Jest jakiś paradoks, prawda? Gdybym zapytał Agnesę Sagawę, kiedy się urodziła, to by powiedziała po japońsku, a gdybym zapytał, a kiedy przyjęła chrzest, powiedziałaby bezbłędnie, nawet co do godziny. Powinniśmy znać datę chrztu, bo dla nas jest to data chyba ważniejsza niż data urodzin. Prawda? Więc uderzmy się w piersi, coś jest nie tak. Agnes potraktowała swój chrzest straszliwie poważnie, do tego stopnia, zaraz usłyszycie komplement ze strony Matki Najświętszej, do tego stopnia, że kilka lat później uznała, że wstąpi do zakonu. Pod Akitą, teraz to jest 7 km od stadionu jakiegoś narodowego w Akita, pod Akitą w 1946 roku XX wieku jakaś japońska chrześcijanka założyła klasztor sióstr adorujących Eucharystię. Też wątek ważny, bo w Akicie pojawi się bez słów, jako jakby najważniejszy element, Eucharystia. Wstępuje do tego zakonu i właśnie, nie minęło pół roku i Pan Bóg ją uzdrowioną już raz wodą z Lourdes dotyka kolejnym chyba znakiem, to wszystko są znaki. Szybko traci słuch do tego stopnia, że już nic nie słyszy, jest głucha. I żeby się komunikować z siostrami, odczytuje ich słowa z ruch warg. Powiem tak, jest wtedy jeszcze postulantką. Gdybym był japońską przełożoną, to bym ją wyrzucił z zakonu. Bo takie są jakby zasady. Kobieta musi być silna, zdrowa psychicznie i zdrowa fizycznie. Inaczej nie poniesie tego trudu życia zakonnego. Już nie mówiąc, Panie Boże, jak ona ma być zakonnicą, jak ona nie słyszy, jak powiem jej, proszę coś zrobić jako przełożona. Prawda? Więc jest znowu jakiś dziwny znak, że ta kobieta w tym zakonie pozostała. Zaczynają się dziwne rzeczy. Na razie opowiadam o samej siostrze Katsuko Sasagawie. Gdyby ktoś pytał, urodziła się w tym samym roku, co moja mama, stąd łatwo zapamiętać, mi, 1931. Nie wiem, sprawdzałem ostatnio, nie mogłem nigdzie znaleźć, czy jeszcze żyje. Miałaby szansę. Nie byłaby taka bardzo, bardzo, bardzo stara. A ponieważ Japończycy są stuletni, to pewnie jeszcze jest wśród nas. Wszystko zaczyna się od eucharystycznego cudu. Mianowicie chwała postulantce, poza godzinami wyznaczonymi do modlitw w tym ubogim klasztorze, chciałem wam przygotować prezentację. I szkoda, że tego nie zrobiłem, bo znalazłem sposób, w jaki można ukraść z internetu coś, co nie jest zdjęciem, bo nie ma za dużo zdjęć na temat objawień. Kiedy robiliśmy taką cegłę Świat Maryjnych Objawień, 10-kilogramową książkę, to największe problemy wydawca miał właśnie z Akitą, bo się okazało, że siostry mówią, no, fotograf nie będzie, prawda? I nie można było, nie ma zdjęć. Zrobiłem, może będzie widać, jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie. Zdjęcie tak kiepskie jak ta kaplica. To jest mały pokój, nie wiem czy w ogóle cokolwiek widzicie. Mały pokój bez ławek, bo Japończycy to się modlą na siedząco lub klęcząco. Tutaj po tej stronie mojej lewej jest figura, o której będzie za chwilę. A na razie skupiamy się na bardzo skromnym,
pod krzyżem metalowym tabernakulum, ponieważ siostry nie miały kapelana. Kraj misyjny, mało księży. Miały pozwolenie od biskupa, żeby samemu otwierać tabernakulum do adoracji. Siostra Agnes bierze kluczyk, otwiera tabernakulum i zalewa kaplicę niesamowite światło. Gdyby ktoś znał bliżej Fatimę, to by powiedział: o, wątek fatimski, bo Matka Najświętsza, która okazała się w Fatimie, była, jak mówiła Łucja, utkana cała ze światła. To było światło, a to światło było Bogiem, komentuje. Zobaczyła siostra Łucja tą masę światła, która trysnęła z tabernakulum. Co byście wtedy zrobili? Kto by uciekł? Padła na twarz. Zrobiłbym to samo. Minęła ponad godzina, ona nawet nie zdawała sobie sprawy, ile czasu minęło, powtarzając wciąż w kółko krótką modlitwę ich zgromadzenia do Jezusa w Eucharystii. Kiedy w końcu wstała, skończyła się ta wizja, wróciła do swojej codziennej pracy, nazajutrz stało się to samo. I pomyślała sobie, bardzo to piękne, pod cechę miał ojciec Pio, gdy był małym chłopcem i ukazywał mu się wiele razy anioł stróż. Myślał, to każdy z nas ma, nie? Każdy z nas, jak był mały, to widział anioła stróża, chodził z nim pod rękę, bo nadprzyrodzoność jest wśród nas. I siostra Agnes myślała dokładnie to samo, że wszystkie współsiostry mają podobny fenomen, ale ponieważ są pokorne i skromne, to o tym nie rozmawiają. Więc uznała, że weźmy z nich przykład i też nikomu nie mówiła, co się działo, kiedy przychodziła adorować Pana Jezusa. Znak, że Eucharystia jest prawdziwa, że tam jest rzeczywiście Bóg. W ostatniej wizji, bo były takie spotkania z Eucharystią trzykrotne, zobaczyła coś, co dla mnie jest niesamowicie ważne i w których z objawieniach świętych, nie mogę sobie przypomnieć, których czytałem o tym samym. Siostra Agnes otworzyła tabernakulum, znowu zalała kaplicę fala światła i w tym świetle zobaczyła setki duchowych istot adorujących Eucharystię, aniołów. Święci mówią, to właśnie gdzieś czytałem, że kościół, kaplica, gdzie jest sanctissimum, nigdy nie jest pusty. Że najwyżej my ludzie dołączamy się do racji aniołów, istot duchowych, które w każdym kościele, także w naszym tu kościele, adorują dzień i noc Najświętszy Sakrament. A my nie bierzemy z nich przykładu. Coraz więcej jest na świecie, szczególnie znowu ciekawe w Polsce. Polska jakąś misję bez wątpienia ma, stąd jest tak atakowana ze wszystkich stron sił zła, bo coraz więcej, przy coraz więcej parafiach, kościołach, kaplicach jest adoracja eucharystyczna 24 godziny na dobę. Nie tylko aniołowie to robią, ale my, katolicy. Super, powiedział Pan Jezus z klasztoru w Akicie. Mija kilka tygodni. Uczyli mnie, że jeśli objawienie jest szczególnie ważne, to ma swoje preludium. Na przykład w Gieczwałdzie najpierw przychodzą anioły przynoszący tron, na którym usiądzie Matka Najświętsza. W Fatimie cały poprzedni rok, rok 1916, objawia się anioł, który przygotowuje dzieci do spotkania z Matką Najświętszą. Tu mamy podwójne spotkanie w Akita, co oznacza, że te objawienia są chyba jakoś ważne. Wbrew temu, co za chwilę też mimochodem będziecie musieli usłyszeć. Najpierw mamy to zjawisko z Eucharystią. Uważam, że o kapitalnym znaczeniu, będący znakiem, który musimy raz odczytać, właściwie dwa, przyjąć właściwie do swojego życia. Drugi element to jest owe zjawienie się anioła. Zanim Matka Boża pojawi się w kaplicy przed siostrą Sasagawą, anioł stróż rozmawia z naszą wizjonerką.
Dlaczego? Bo wszystko to jest poprzedzone jeszcze jednym znakiem. Akieta mi się podoba, bo jest straszliwie prosta. Agnes na swojej dłoni widzi nagle malutki czerwony krzyżyk, z którego zaczyna cieknąć krew i straszny ból. Czuję ten ból przez kolejne tygodnie, tylko czwartki po południu, cały piątek, sobota to niknie, w niedzielę zupełnie znika. Mamy tryduum paschalne, prawda? Jednej nocy ból jest tak niesamowity, że idzie do kaplicy, nie może spać. I wtedy spotyka anioła, który mówi, cytat po polsku. Nie bój się. Módl się gorąco nie tylko z powodu swoich grzechów, ale w intencji wynagrodzenia za grzechy wszystkich ludzi. Intencja wynagradzająca, bo świat jest zły, pojawia się we wszystkich współczesnych objawieniach. Dzisiejszy świat przez swą niewdzięczność, jakbym słyszał Pontevedrę i siostrę Lucję, i zło zadaje rany przynajświętszemu sercu Pana naszego. I uwaga, podkreśliłem to sobie. Rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej bolesne niż Twoja. Żebyś wiedział, co Matka Boża cierpi, żebyś miał jakiekolwiek porównanie, to Bóg zesłał Ci cierpienie. Można powiedzieć, tak mówi anioł do Agnes Sagawy. Ten ból, który nie możesz wytrzymać, jest niczym w porównaniu z bólem, który cierpi Matka Najświętsza. A, to zaczynam trochę rozumieć, że to nie jest teoria. Ona naprawdę przeżywa straszliwy ból i udrękę. Pójdźmy, mówi dalej anioł, modlić się razem do kaplicy. I wtedy zaczynają się objawienia Matki Bożej, które są tylko trzy. Od lipca do października one trwają. Też bardzo znamienne. Pamiętam, jak czytałem, nie, oglądałem zdjęcia, które zrobił ksiądz Mirosław Drozdek, siostry Łucji. Może niektórzy z Was je widzieli, bo one są dość popularne. Ksiądz Drozdek zrobił zdjęcia siostry Łucji przy znajdującej się w korytarzu klasztoru w Coimbra figury Niepokalanego Serca Maryi. Siostra Łucja klęka pod tą figurą, że ręka Matki Bożej jest na jej głowie. Są takie chyba z 10 tego typu różnych zdjęć. Ja wtedy mówię księdzu kustoszowi, coś mi tu nie gra, proszę księdza, bo ta siostra Łucja zachowuje się tutaj dziwnie. Ta figura musi mieć dla niej jakieś szczególne znaczenie. A on mówi, a skąd pan wie? Objawienia, które w Coimbra od 1948 roku miała siostra Łucja, były za pośrednictwem tej figury, która ożywała. I siostra Łucja przy tych zdjęciach traktuje tą figurę jak żywą osobę. Zgadza się. Te zdjęcia to pokazują. Tą samą funkcję przejęła rzeźba, którą przed chwilą widzieliście. A teraz wam pokażę lepiej. Rzeźba Matki Najświętszej. Pewnie ją znacie, prawda? Po pierwsze, dziwna rzeźba, bo wykonana 10 lat wcześniej przez buddyjskiego rzeźbiarza. Nie chrześcijanina, ani nawet nie katolika. Tylko dostrzegłem to wczoraj i sprawdziłem i mam rację. Wiecie, co to jest za figura? Tak sobie myślę, kto coś podpowiedział temu buddyjskiemu mnichowi, żeby wyrzeźbił taką akurat Matkę Bożą z tym krzyżem, glob pod jej stopami, ręce jak w cudownym medaliku, prawda? Ta figura ma tytuł. Pani wszystkich narodów. Wiecie, co to jest za tytuł, skąd się wziął? Prawo. Nie wiem, może jak w szkole, to wam pokażę, że to jest to samo. Słynne objawienia, bardzo kontrowersyjne w Amsterdamie. Pani wszystkich narodów, Ida Pederman, uznane w 2002 lub 2003 roku dopiero, przez wiele lat kontrowersyjne, a zbierające tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi co roku na wielkim w Niemczech.
i w Holandii. Powiedzcie, skąd ten ktoś, kto polecił rzeźbiarzowi akurat taką figurę wyrzeźbić, skąd on zna w Japonii objawienia nieuznane w tamtym czasie Pani wszystkich narodów? Matka Boża miała problemy z uznaniem tych objawień, dlatego że podyktowała Idzie modlitwę, wobec której teolodzy natychmiast im urosły paznokcie. Bo w modlitwie jest takie jedno zdanie, nawet pół zdania. Modlę się do tej, która kiedyś była Maryją. To zaraz, prawda? To zaraz, to teraz ona nie jest Maryją? Jak takie objawienie uznać? Kryterium uznania objawień jest wśród wielu innych następujące. Jeśli to kobiety doskonale wiedzą, jeśli macie biały obrus, bo ma być gość, ważny gość. I na tym obrysie przylazł mój skarb i kapnął, jest plama, malutka plama. Co mówicie? Obrus jest brudny. Mężczyzna powie, prawda, znam to z mojego doświadczenia. Małgosiu, bo moja żona jest Małgosia, obrus nie jest brudny, postawimy na tym świeczkę. Będzie uroczyście, będzie ładnie, prawda? I już. Nie, kobiety tego nie rozumieją. Obrus, cały obrus jest brudny z powodu jednej plamki. Taka jest zasada też w objawieniach. Jeśli we wszystkich wypowiedziach Matki Najświętszej, czy Pana Jezusa, czy kto tam się by nie objawiał, wszystkie są jak najbardziej idealnie poprawne, dokładnie tak jak uczy Kościół i Ewangelia, z wyjątkiem jednego małego zdania, to całe objawienia są nieprawdziwe. Taka jest zasada Kościoła. Więc jeśli w Amsterdamie Pani wszystkich narodów dyktuje, idzie Pederman, modlitwę, w którym jest fraza, która kiedyś była Maryją, to żeby Kościół mógł uznać, że te objawienia są prawdziwe, musi powiedzieć, to zdanie jest prawdziwe. I to powiedział, skoro objawienia są prawdziwe. Ale mówimy nie o Amsterdamie, strasznie ciekawym i dziwnym, tylko o Akicie, która nie wiem dlaczego nawiązuje do objawień amsterdamskich, tych kontrowersyjnych, z tytułem Pani wszystkich narodów. Czy to jest apokaliptyczne proroctwo, o którym mówi tyle objawień z Fatimą włącznie, że kiedyś Maria objawi się jako Pani całego świata. Pani wszystkich narodów, także islamskich, masońskich, ateistycznych, co tam tylko byście chcieli, neoliberalnych. Nie wiem. Większość proroctw ma tę cechę, że zaczynają być zrozumiałe, kiedy już się spełnią. Może doczekamy. A człowiek wątek Pani wszystkich narodów jest strasznie wyraźny, więc jest jakimś znakiem, który jest dla nas do odczytania. Co mówi Matka Najświętsza w pierwszym objawieniu? Moja siostro, moja nowicjuszko, okazałaś mi posłuszeństwo, opuszczając wszystko, by mnie naśladować. Czy bardzo cierpisz z powodu swej głuchoty? Bądź pewna, że zostaniesz uzdrowiona. Okaż cierpliwość, to już ostatnia próba. Czy boli cię rana na dłoni? Módl się w intencji wynagradzania za grzechy ludzkości. Każda osoba z twojej wspólnoty jest moją niezastąpioną córką. Módl się bardzo za papieża, biskupów i kapłanów. Od chwili swego chrztu zawsze byłaś wierna modlitwie i w ich intencji. Pięknie. Nie przestawaj się dużo modlić. Bardzo dużo. Z tego wynika, że ona się cały czas dużo, bardzo dużo modli. Chciałbym trochę ją naśladować. Powiedz swemu przełożonemu, biskupowi, wszystko, co się dziś zdarzyło, i okaż mu we wszystkim posłuszeństwo. Kolejne kryterium, czy objawienia są prawdziwe, czy wizjonerzy i ta wizja, Matka Najświętsza, jeśli są to objawienia prawdziwe, jest posłuszna przełożonym proboszczowi. Jest takie objawienie w Borem, 1948 rok, kiedy proboszcz mówi: nie będzie tu objawień w tym kościele, bo mi przeszkadza.
przychodzą, brudzą. Matka Boża zaczęła się objawiać przed płotem. Była posłuszna. Dzięki może temu, że dzieci posłuchały i Matka Boża też, objawienia zostały rozeznane jako prawdziwe. Podobny wątek jest w kontrowersyjnych, szczególnie dziwne w naszym kraju, objawieniach Wygarabandal, gdzie jest podobnie. Proboszcz wygonił wizjonerki i Matkę Bożą z kościoła. Więc objawienia trwały dalej gdzie indziej. Proboszcz mówi nie? Nie. Nawet nie, bo słucha księdza proboszcza. Prawda? Więc my tym bardziej. Twój przełożony potrzebuje teraz twojej modlitwy. Prosi cię, byś modliła się gorliwie. Nagle się okazuje, po tym objawieniu, siostra Agnes mówi biskupowi, swojej przełożonej, o tej dziwnej wizji, którą miała, o swojej ranie, wciąż niezagojonej. Okazuje się, że Matka Najświętsza w tej figurze, o której rozmawiamy, która ożyła i była tym medium objawieniowym, ma identyczną ranę, z której kapie krew. To jest pierwszy cud związany z figurą. Tych cudów będzie 101. Ciekawe, czy tutaj też numerologia ma jakieś znaczenie. Zwykle nic nie jest przypadkowego. I objawienia, te cuda związane z fenomenem figury trwają aż do 81 roku, czyli bardzo długo. Co się dzieje? Matka Najświętsza sprawia najpierw, że właśnie może mamy. Znowu idzie do kaplicy w nocy. Znowu słyszy słowa anioła. Dziś zakończy się twoje cierpienie. Wyryj sobie głęboko w sercu myśl o krwi Maryi. Ona już czuje, jak Maryja musi cierpieć, bo sama zna to cierpienie. Krew przez nią wylana ma głęboką wymowę. Ta bezcenna krew została przelana po to, by błagać o wasze nawrócenie, by wypraszać pokój, by wynagradzać za niewdzięczność i zniewagi naszego Pana. Jeśli chodzi o nabożeństwo do Najświętszego Serca, oddaj się czci Jego przy Najświętszej krwi. Módl się w intencji zadośćuczynienia za wszystkich ludzi. Powiedz swemu przełożonemu, że krew wypływa dziś po raz ostatni. Dziś też skończy się twój ból, bo to jest tylko znak. Natomiast gdybyśmy słuchali uważnie, a ja czytał powoli ten tekst, to się okazuje, że ten sygnał, twój ból i ból Maryi, jest zaproszeniem, żebyś ty, tak samo jak Matka Najświętsza, ofiarowali swoje życie, swoje cierpienie za grzeszników, żeby ludzie nie szli do piekła. Ten główny wątek, który pojawia się w każdym prawdziwym objawieniu. Mówię jeszcze jedną rzecz, która jest szczególnie chyba istotna. Mówię, że orędzie, które przekazuję, jest dla tych, którzy, cytuję, kochają Pana. Tylko dla tych zainteresowanych. Wszystkie objawienia, które teraz się zaczynają, są wywoływane modlitwą różańcową. Mamy różaniec. Tak samo zresztą było w Fatimie. Przed każdym objawieniem dzieci odmawiały różaniec. Chwilą, kiedy ten różaniec trwał, przychodziła Matka Boża. Gdyby go nie odmawiały, niebo by się nie otwarło. Taka jest moc tej modlitwy. Najważniejszy fragment, czyli trzeci, przekazu Matki Bożej. Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa. Szukam dusz, które go pocieszą. Tak bym słyszał spotkania siostry Łucji z Matką Bożą. Aby ugasić gniew Ojca Niebieskiego, pragnę wraz z mym Synem dusz, które podjęłyby się wynagradzania za grzeszników i za ludzi niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi swe cierpienia i, wątek nowy, ubóstwo. Aby świat poznał, jak straszny jest gniew Ojca Niebieskiego wobec współczesnego świata, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, że to, jeśli pada hasło Akita, to jest przywoływane. Bóg przygotowuje wielkie oczyszczenie całej ludzkości. Wraz z mym Synem wielokrotnie starałam się powstrzymać gniew Ojca Niebieskiego. Powstrzymałam nadejście oczyszczenia, ofiarowując Ojcu cierpienia Jego Syna na krzyżu.
Mamy to i w Fatimie, i u siostry świętej Faustyny Kowalskiej. Wiele razy mamy, że światu zasługiwał na Boży gniew, a modlitwa świętych w przedstawieniu Matki Bożej sprawiały, że to karzące ramię sprawiedliwości było podtrzymywane, nie spadło na świat. Tu mamy ten sam wątek. Powstrzymałam nadejście oczyszczenia, ofiarowując Ojcu cierpienia Jego Syna na krzyżu, Jego bezcenną krew i ofiarując Mu litościwie dusze, które pocieszają Ojca Niebieskiego, rzeszę ofiarnych dusz przepełnionych miłością. Pięknie, bądźmy wśród nich. Gniew Ojca Niebieskiego można złagodzić. Przypomina mi się cytat z Jana Pawła II na przełomie 2000 roku, kiedy powiedział, że kary Bożej nie można już cofnąć, ale można złagodzić. Jakby już tak daleko ten ląd poszedł, że nie jesteśmy w stanie go zgasić. Tu mamy to samo. Gniew niebieskiego Ojca może złagodzić, nie cofnąć. Modlitwa, pokuta, szczere ubóstwo i odważne akty ofiary. Oczekuję tego również od Twojej wspólnoty. Proszę, podejmijcie ofiarne ubóstwo. Pogłębiajcie swą skruchę. Wśród tego ubóstwa módlcie się w intencji zadośćuczynienia za niewdzięczność i obelgi wobec Pana, jakich dopuszcza się tak wielu ludzi. Odmawiajcie modlitwę służebnicy Eucharystii. Ją właśnie odmawiała przy tym świetle eucharystycznym siostra Agnes. Czyńcie to świadome jej znaczenia i wprowadzajcie ją w czyn. No ludzie kochani, to dotyczy na przykład naszego październikowego różańca. Odmawiajcie różaniec świadomy jego słów, jego znaczenia i wprowadzajcie różaniec w czyn, bo jest coś takiego. Ofiarujcie swoje życie Bogu jako wynagradzanie za grzechy. Niech każdy stara się poświęcić swe możliwości i pozycje, aby całkowicie ofiarować się Panu, bo tylko to jest ważne, nie ten świat. Modlitwa jest potrzebna nawet w świeckiej wspólnocie, nie tylko w zakonie. Dusze, które pragną się modlić, już są na drodze do zjednoczenia. Módlcie się gorąco i wytrwale, by pocieszyć Pana. Dobrze. I teraz zaczynają się, już powoli będę kończył, rzeczy następne, dziwne. Siostra Agnes jest w kaplicy ze współsiostrą. Otwiera tabernakulum, zalewa kaplicę światło. Widzi ją także współsiostra. Jest świadek, że to nie jest jakaś chora wizja, że mi się wydaje, tylko że obu siostrom się wydaje, prawda? Że ma chorą wizję. Nie, to już jest rzeczywiście potwierdzone. Po czym zaczynają się te dziwne fenomeny, z których najbardziej znana jest Akita, poza tym przesłaniem o kardynałach. Anioł mówi do matki, do siostry Agnes, otrzyj pot, który jest na figurze. Okazuje się, że cała figura jest oblana potem. Bierze płatki bawełniane i ściera. Potem przez 17 dni w kaplicy czuć zapach kwiatów. A wszystkie siostry, które pomagały ścierać, czyścić figurę, mówiły potem zgodnie przy procesie uznania objawień, jako świadkowie, że wtedy ogarniał ich niewyobrażalny, przemożny smutek. Jakby emanował z tej figury ten ból z powodu wiecznego cierpienia tak wielu jej dzieci. Cierpienia w piekle. Po czym przez 3 dni pojawia się w kaplicy zapach zupełnie odwrotny. Myślę, że znowu proporcja 17 do 3 ma tutaj coś do powiedzenia. Siostry przychodzą na poranną modlitwę, a czują się w kaplicy tak, jakby ktoś wrzucił do kaplicy kilkanaście kilogramów zepsutego mięsa. Śmierdzi niewyobrażalnie, nie ma nic. Jest taki piekielny fetor. Mimo wszystko wytrwały na tej modlitwie kolejne 3 dni. Był taki dziwny, chciałoby się powiedzieć, szatański zapach. Co ma on oznaczać? Też trudno do końca powiedzieć. Być może za chwilę coś się niestety wyjaśni. Ostatnie słowa orędzia.
Znowu anioł stróż. Nie dziw się, że widzisz Matkę Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za jej wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu. Rekolekcjonista powiedział podczas dzisiejszego kazania. Jakiś był twardy, nie chwalił. Wasza wiara zanika. Kiedy nie widzicie, potrzebujecie znaków. Jest tak dlatego, bo wiara wasza jest słaba. Najświętsza Maria Panna, uwaga, cieszy się z poświęcenia Japonii jej niepokalanemu sercu. Japonia została poświęcona, tak jak Portugalia i Polska. Kocha bowiem Japonię. Smutno jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Panowie i panie Polacy, jak my traktujemy nasze ślubowania jasnogórskie i wszelkie inne, prawda? Zostawmy bez komentarza. Nie jest traktowane poważnie. Choć wybrała akitę na miejsce przekazania swego orędzia, miejscowy proboszcz lęka się tego, co można by o nim powiedzieć. Akceptuje, toleruje takie dziwne rzeczy, prawda? W tym racjonalnym świecie. Nie bójcie się. Matka Najświętsza czeka na was wszystkich. Zrobiono badania potu, łez i krwi. Dano to do specjalistów z katolickiej uczelni i z ateistycznej uczelni. Tak się zwykle robi, żeby nie było wątpliwości. To samo było w Sokółce, w cudzie eucharystycznym. Materiał profesor ateista, nie wiedząc co to jest, napisał tak. Materiał obecny na gazie to ludzka krew. Pot i łzy wchłonięte przez bawełniane płatki są ludzkiego pochodzenia. Krew grupy B, łzy grupy AB. Chciałoby się sprawdzić, czy w tych wszystkich cudach eucharystycznych i innych grupa krwi się zgadza, prawda? Może niekoniecznie, bo to jest znowu też tylko, my tego niekoniecznie musimy rozumieć, jakiś znak. I teraz zaczyna się problem. Objawienia trwają tylko kilka miesięcy. Do 81 roku są te dziwne fenomeny. Biskup tamtejszy o nazwisku Ito zleca komisji teologicznej sprawdzenie, czy objawienia są prawdziwe. Znajduje świetnego teologa, mariologa, księdza Garcia Evangelisty z Tokio. Robi długie badania i ogłasza, co następuje. Absolutnie nieprawdziwe. Dlaczego? Bo siostra Agnes Sasagawa ma, to jest szczególny, cytuję. Siostra Agnes to szczególny przypadek psychopatyczny. A jej wizje to owoc oderwania od rzeczywistości i podwójnej osobowości. Kuku miała siostra Agnes. Dlaczego jednak, bo to się nazywa, gdzieś tu będę miał, tak, nie ma nic wspólnego z porządkiem nadprzyrodzonym i są rezultatem pewnego rodzaju ektoplazmatycznej siły. Słyszeliście taki termin? Bo ja nie bardzo, chociaż fizyką się bardzo kiedyś interesowałem. Ektoplazmatyczna siła. Łatwiej, wrócę znowu do Fatimy, łatwiej niektórym uwierzyć, że w Fatimie pojawiło się UFO, szczególnie podczas cudu słońca, czyli kosmici, obcy przekazali jakieś orędzie, niż że to była prawdziwa Matka Boża. Łatwiej niektórym teologom uwierzyć w jakąś ektoplazmatyczną siłę, niż to, że była to interwencja Matki Najświętszej, prawda? Tym bardziej, że jego argumenty były kiepskie, bo ektoplazmatyczna siła to znaczy, że jak ja tutaj mam taką miłą, ładną panią przed sobą i mam taką siłę ektoplazmatyczną i zrobię minę taką, to ona za chwilę zrobi niechcący też taką minę, bo ja mam taką moc. Nie mam, bo nie robi, prawda? I słusznie. Siostry zapytały tego Garcię Ewangelisty, jak to jest możliwe, że figura krwawi, płacze i się poci, gdy siostra Agnes wyjechała kilkaset kilometrów dalej. Ma taką aż siłę, że przez kosmos przeleci jej ta moc ektoplazmatyczna. Bzdura. Nauka, fizyka, na którą się powołuje ów
teolog, mówi, to jest niemożliwe. Tylko założenie jest takie, jeśli ja przyjmę jako taki aksjomat, że objawienia są B, to znajdę wszystkie argumenty, żeby uznać, że są nieprawdziwe i schowam wszystkie argumenty, żeby pokazać, że nie ma żadnej wątpliwości. Metodologia tego teologa była fatalna. Co zrobił biskup, który wierzył w objawienia? Zakazał pielgrzymek, zakazał kultu figury. Siostrom powiedział, że nie mają w ogóle nad z nikim rozmawiać. Nie było objawień. Kiedy znalazł się w Watykanie i skarżył się jakiemuś swojemu przyjacielowi biskupowi, on mówi, zaraz, niezachowane były procedury. Ta komisja była nieważna. O, myśli sobie biskup. Dlaczego? Bo członkiem komisji według prawa kanonicznego jest także biskup. Biskup Ito powinien być członkiem tej komisji. Przynajmniej członkiem, jeśli nie przewodniczącym. Jeśli go nie było w tym zespole, działanie komisji było niezapodmiotowane w kościele. Więc co biskup Ito zrobił? Nową komisję. Jak się domyślacie, Garcia Ewangelisty wśród teologów już nie było. Komisja stwierdziła, że objawienia są prawdziwe. I stąd mówimy o objawieniach w Akicie jako uznanych, rozeznanych przez Kościół. Pojawiają się teraz niestety pewne kontrowersje, o których muszę wam powiedzieć. Mianowicie, krążą słowa, jak się nazywa taki gość, kto reprezentuje dany kraj w innym kraju? Ambasador, dzięki. Krąży wypowiedź ambasadora filipińskiego przy Watykanie, który rozmawiał z kardynałem Ratzingerem. I kardynał Ratzinger, jako prawy kongregacji doktryny wiary, miał powiedzieć, że objawienia w Akicie są świetną interpretacją trzeciej części sekretu fatimskiego. Wtedy jeszcze nieznanego, bo to są lata 70. I nagle się okazuje, że zapisałem sobie te rzeczy. Po pierwsze, w kwietniu roku 1990 nie byle kto, bo nuncjusz apostolski William Aquin Carew się nazywał, mówi. Nuncjusz apostolski, czyli przedstawiciel Watykanu w Japonii. Ratzinger nie wypowiedział się w żaden sposób na temat wiarygodności Akity. Ambasador mówił co innego. Czy to znaczy, że Kościół robi krok do tyłu? Nie wiem. Za chwilę. W tym samym roku, 3 miesiące później, przewodniczący konferencji Episkopatu Japonii, znowu ważne nazwisko, mówi. Cytuję. Wydarzenia w Akita nie powinny być dłużej traktowane poważnie. Uważamy, że nie mają większego znaczenia dla Kościoła i społeczności japońskiej. Coś tu nie gra, prawda? Mało tego, bliżej czasu, w grudniu 1999 roku, nuncjusz apostolski, Ambrose de Paoli, mówi: Stolica Święta nigdy nie dała żadnego rodzaju aprobaty dla wydarzenia i objawień w Akicie. Co wy na to? Wierzyć? Nie wierzyć? Zarzutem pierwszym dla takich objawień, ale to jest fałszywy zarzut, jest to, że jest za bardzo kolorowy, jarmarczny, dziwny, to jakieś zapachy, jakieś światła, białe robaki, które pojawiły się właśnie w tych dniach smrodu w kaplicy, te co jedzą padlinę. No to Pan Bóg się takimi rzeczami nie bawi, mówią niektórzy, ale podobne były na przykład w Kibeho, czy właśnie w Amsterdamie, i zostały te objawienia uznane, więc to nie jest wcale takie kryterium. Mamy precedensy, które sprawiają, że nie musimy biec w tym kierunku. Niektórzy mówią, że powód jest taki. Objawienia przez Kościół są uznane, od razu zamknijmy ten wątek, są uznane na poziomie diecezji.
Według dekretów z lat chyba 60. watykańskich, to biskup miejsca jest odpowiedzialny za rozeznanie danego objawienia na terenie jego diecezji. Więc jeśli biskup diecezji Akita mówi, że są prawdziwe i komisja to potwierdza, to mamy prawo twierdzić, że są ważne. Aczkolwiek dużo wyższą aprobatą jest rozeznanie tego przez Watykan. Nie mamy tego do dzisiaj. Jakby sprawa była częściowo otwarta. Dlaczego Kościół się może lekko wycofuje z tych przesłań w Akita? Myślę, że powód jest bardzo prosty. Od niego zaczęliśmy. Mało kto zna orędzie Akita takim, jakim ono jest naprawdę. Gdzie jest wołanie o składanie swego życia w ofierze, żeby ludzie nie tracili życia wiecznego. Gdzie jest błaganie o to, żeby żyć w czystości i ubóstwie, a nie w konsumpcyjnym świecie. Gdzie jest prośba o to, żeby jak najwięcej się modlić. Gdzie jest wielki apel o różaniec. Tego się nie mówi. O czym się mówi? Kardynałowie powstaną przeciwko kardynałom. Biskupi przeciw biskupom. Będzie kryzys Kościoła. Nie będziecie widzieli w ogóle, który Kościół jest prawdziwy. Kogo słuchać, tego czy tamtego. Dodajmy, że jesteśmy trochę tego świadkami dzisiaj. Prawda? Jakby to się na naszych oczach zaczynało spełniać. Pierwszy przykład, kiedy kardynałowie powstali przeciw kardynałom, mogę wam to w takim małym gronie powiedzieć, był na początku lat 2000, kiedy obecny papież, kardynał Bergoglio, miał wykład dla kolegium kardynalskiego i wtedy okazało się, że kardynał Meissner rzucił się na niego z pięściami, krzycząc, bo on był nerwus świętej pamięci. Rzucił się na niego z pięściami, krzycząc: jak możesz uczyć takich głupot? To nie jest teologia! Ratzinger, czyli później Benedykt XVI, nazywamy go pancerny kardynał, zawsze spokojny, podszedł do kardynała Bergoglio, mówi: bracie mój, w Chrystusie Panu, nie wszystko, co powiedziałeś, było zgodne z nauką Kościoła. Widzicie? Coś zaczyna być nie tak. To był taki pierwszy znak współczesny, że Kościół zaczyna się rozchodzić. I nasze pytanie świeckich ludzi o to, gdzie mamy trwać, kto jest prawdziwym przedstawicielem nauki Chrystusa, zaczyna nam spędzać sens powiek. Żeby nie dolewać oliwy do ognia, odsuwamy temat Akity, tego wielkiego kryzysu, o którym, kiedy pada hasło Akita, od razu się mówi. Myślę, że nam to nie jest potrzebne. Mnie najbardziej w Akicie interesuje nie ta warstwa sensacyjna proroctw, bo to i tak, co ma przyjść, i tak przyjdzie. Naszym obowiązkiem jest zachować wiarę i żyć Ewangelią. Mnie najbardziej interesują pewne proroctwa, które Matka Boża powiedziała w Akicie. Najbardziej to niewypowiedziane, ale pokazane przez znak figury buddyjskiej. Jaki jest związek objawień w Amsterdamie z objawieniami w Akita? W Amsterdamie mamy mnóstwo tekstów, mnóstwo rzeczy, które można by poczytać. Jaki jest związek? Czy tam jest jakiś klucz, że powinniśmy się w naszym dzisiejszym spotkaniu spotkać po raz drugi i pochylić się nad Amsterdamem, bo Matka Boża daje taki znaczek, że tam jest coś dla nas ważnego sprzed tych 40 lat. I co to znaczy, że Matka Boża objawia się, mówiąc o przyszłości, mówiąc o tym, jak mamy żyć dzisiaj, nazywając się Panią wszystkich narodów. To jest strasznie ciekawe i mam nadzieję, że dożyjemy wszyscy tego, kiedy odpowiedź przyjdzie dla nas z nieba. Tylko zauważcie jeszcze jedno, że to by oznaczało coś dla nas bardzo optymistycznego, że tej walce, o której mówimy dzisiaj, między dobrym i złem, która się nasila na naszych oczach, nie książę tego świata, nie szatan, który zdawałoby się idzie jak czołg i nawet nam powoli wprowadza gejowskie piątki w naszych szkołach katolickich, w katolickim kraju, prawda? Irlandia już padła,
za 10 lat padnie też Polska? Mamy prawo wszystkiego się bać, gdy patrzymy na historię i te statystyki. W objawieniach fatimskich, w objawieniach w Amsterdamie, w objawieniach Akita, mimo że jest mowa o prześladowaniach, o krwi, o kryzysie Kościoła, jest hasło: Kościół wyjdzie z tego zwycięsko. Maryja będzie tą, która zwycięży. Będzie ona, mówi Akita, nie tylko królową Polski, ale panią wszystkich narodów. To znaczy, wszystkie narody będą ją słuchać. Doczekamy? Oby. Amen. Dziękuję bardzo. その時私たちに残された武器はロザリオと恩子の残された印だけです。毎日ロザリオの祈りを唱えてください。ロザリオの祈りを持って司教司祭のために祈ってください。